narodowym festiwalem piosenki i tańca, który odbywa się co roku na początku czerwca w Konińskim Amfiteatrze na Skarpie. Wielotysięczna widownia ogląda efekty rocznych przygotowań solistów i zespołów, których członkowie nie przekroczyli 15 roku życia. Tegorocznym gościem festiwalu był znany aktor i prezenter programów rozrywkowych oraz festiwali Puccio De Santis. Konińskie święto piosenki i tańca zakończył pokaz ogni sztucznych. Festiwały dzieci z wielu krajów europejskich oraz młodzi przedstawiciele Polonii niemieckiej i amerykańskiej.